Jedziesz. Dziś wieczorem odwyk jest. Zaraz zrobię mikrofonu test. Pierwszy zadzwoni Krzyszman, a zaraz po nim ja sam. O, odwyk, 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 kom. 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 Aj, aj, aj. To może Tomku, dzisiaj ty się przywitasz słuchaczami. Ja nie mam weny. No więc przywitał się z wami Tomek bez weny. Ja to bardzo dobry. I Sylwek. No Tomku, co ty tak chciałeś powiedzieć? Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że za to bardzo dobrze się żegnam. Żegnasz się bardzo dobrze. Tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A umiesz się żegnać, dziewczynko? Umiem. Do widzenia. Tak, ale nie, to Sylwek się tak genialnie żegna. Przepraszam. I cześć. Ja też się przywitałem. Dobra, to jakie tematy dzisiaj, chłopaki? Możecie wejść na czata, bo ja nie mam tutaj, nie jestem na swoim profilu i nie widzę tych tematów, a warto, żebym je wiedział. Tak, przeklejcie. To ja już tam wrzuciłem. Temat główny i podstawowy moim zdaniem, wydaje mi się, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odwyk jest kościołem. No i co? Co Sylwku, o tym myślisz? Odwyk jest kościołem? A to będzie szybko. W sensie spotkań ludzi nie jest kościołem. Bo jaki mamy kościół według Biblii? No jest kościół wszystkich chrześcijan, tak? To jest taki ciało Chrystusowe, to się chyba nazywało w Biblii. No. No i to jest taki kościół, który łączy wszystkich chrześcijan. To nie jest kościół w sensie fizycznym, tylko po prostu przynależność. Że wszyscy te osoby są chrześcijanami i poszły za Jezusem, ale są też kościoły, o których były wspomnienia, które były wspominane w listach apostolskich, tak? Czyli kościół, który się spotyka w domu u tego i tego i tak dalej. No i to taki kościół odwyk nie jest, no bo się nie spotykamy w domu. No. Chociaż spotykamy się na łączach, na przykład na trzej. A wieczory odwykowe niż pory. No, to jest kościół? No, tak. Wiesz co? Namiastka kościoła. No i wiesz co? No bo co? To nie jest taki kościół, że możemy sobie pogadać z kimś, znać jego reakcje bezpośrednie i tak dalej. No jest taki bezpieczny czat z oddali. To jest, można powiedzieć, jak podróżasz ten czat? Czat to jest taka szybka korespondencja listowna, nie? Możesz sobie krótki tekstik wysłać i tak dalej. Tak samo Paweł, który pisał listy do Galatów czy do kogokolwiek innego, no to nie mówił, że pisząc te listy jesteśmy w kościele, no bo tam jest taka szybka korespondencja. Tam była korespondencja wolniejsza, a my dzisiaj mamy szybszą i to jest taka różnica. Okej, okay. A ty Tomku, co myślisz? Znaczy, wydaje mi się, że Hubert powiedział, że odwyk jest kościołem, ale nie jest. No nie jest kościołem moim zdaniem odwyk. No jednak trzeba powiedzieć, że przy nieszporach w jakiś sposób spełnia się też ten warunek, że spotykamy się po to, żeby rozmawiać o Bogu, nie? Moim zdaniem jest to jakiś taki proteza taka. Proteza. Nie? No proteza, no bo spotykamy się... Symulacja kościoła, o. Ale nie możemy się nazwać do końca kościołem. Właściwie to chyba nie za bardzo na tym zależy, żeby okazało się, że odwyk.com jest kościołem, tak? Ale... Ty zadzwonił do drzwi, przepraszam. Przepraszam. Tak. Mafi, cicho. No zaś już spokojnie. To może być dżingiel. To tak bardzo słychać? O stary. O, okropnie. To ten twój mikrofon, który wszystko zbiera w pyt.
No ten jest lepszy, ten wiesz, nie szumi ani nic. Mam jeszcze taki, który nie zbiera, ale on też jest gorszej jakości. Lepiej niż Tomka było słychać. Przepraszam, twój pies ten... No bardzo rasowy, piękny szczek, no. Dobra, więc odwyknie. Odwyknie jest kościołem. Ale powiedzmy w ten sposób, że jeżeli tego kościoła swojego nie mamy, albo na przykład nie możemy się spotkać, albo nie mamy z kim, albo czasowo czy coś, to jednak dla mnie na przykład istnienie nieszporów, mimo że rzadko dzwonię, ale często słucham, jest jakimś powiedzmy elementem, może nie zastępczym, ale czymś, co mi akurat pomaga. To jest dobry symulator kościoła, to znaczy właśnie jak Tomek mówi, że jak nie masz swojej grupki, to śledząc takie rozmowy na nieszporach odwykowych na wieczorach, które się odbywają co wtorek o 20 na żywo, można mniej więcej się przygotować do tego, co się może dziać w kościele. Że też może być takie podejście, że gadamy o Bogu, że to nie jest temat tabu, no bo wielu osobom, które nie mają kontaktu z kościołami takimi chrześcijańskimi, wydaje się, że Bóg to jest temat tabu. No po prostu jest Bóg w niedzielę albo kiedyś tam, no a potem to jest temat, o którym się nie rozmawia. A tutaj, o, taka zmiana, jednak można o tym Bogu gadać w cztery oczy. Że to nie... To jest prawda, bo to jest bardzo ważna funkcja. To jest tak samo jak znać język obcy, a przełamać i zacząć w nim rozmawiać. Bardzo dużo ma z tym ludzi opór, żeby nagle zacząć mówić, tak? Na przykład znasz ten angielski i nagle zacząć z kimś rozmawiać po angielsku, a jak widzisz, że wszyscy rozmawiają, jest ci łatwiej się przełamać. I tak samo tutaj ludzie po prostu widzisz, że można, nie? I jak zrobisz to raz, drugi, trzeci, czy zadzwonisz, najpierw nawet ten czat, później może zadzwonisz, później coś, to jak przychodzi w końcu do rozmowy o Bogu, twarzą w twarz z ludźmi, to przychodzi to łatwiej. Ja ten opór straciłem zupełnie. Nie czuję żadnego oporu, żeby rozmawiać z ludźmi, czy znajomymi, czy w ogóle z ludźmi, którymi nie znać, których nie znam. Gdy przychodzi temat Boga, nie mam oporu, żeby o tym rozmawiać normalnie, jak na każdy inny temat. Ale to chyba mam dużo dzięki właśnie odwykowi. Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że audycja zawiera lokowanie produktu. Tak, nieszpory są we wtorki o 20, zapraszamy. Po drugie, pierwsze trzeba się zastanowić, co to oznacza kościół, nie? W Biblii, bo w Biblii kościół oznacza ludzi, nie? Czyli tak naprawdę no nie można żadnego miejsca nazwać kościołem. A uważam, że odwyk nie jest kościołem. Z prostej przyczyny, dlatego że nie widzimy się w rzeczywistości, nie? A to jest bardzo potrzebne wbrew pozorom, bo teoretycznie według biblijnych takich zasad, no to przecież my z Martinem spotykamy się na czacie, dzwoni do nas trzecia osoba, a Biblia mówi, gdzie dwóch lub trzech się spotyka, tam i ja jestem, nie? I to już jest kościół, tak teoretycznie. Ale praktycznie nie ma tam takiej intymności, nie? W kościele jest duża intymność, wspólnie się modlimy i tak dalej, a na nieszporach tego nie ma. Więc wydaje mi się, że dlatego jest to tylko i wyłącznie substytut, nie? Takiego prawdziwego spotkania. Jeśli ktoś, wiesz, nie ma innej możliwości się spotkać, to tak jak powiedziałeś, no jak najbardziej jest to okej, nie? Tylko warto dążyć do takiego rzeczywistego spotkania, no bo więc to jest tak, jakbyś oglądał filmik na YouTubie z jazdy motocyklem, a po prostu naprawdę się nim przejechał i poczuł ten wiatr we włosach, nie? To jest coś, to jest taka różnica między nieszporami odwykowymi, a spotkaniem w rzeczywistości. Takie jest moje zdanie, ale warunki kościoła takiego biblijnego odwyk jak najbardziej spełnia. Nie ma tutaj co ukrywać, bo ludzie się spotykają i spotykają się przeważnie, bo chcą pogadać o Bogu, nie? Więc konkluzja jest taka, że odwyk nie jest kościołem. Bo kościołem mogą być tylko ludzie. Ale jest kościołem. Znaczy nie jest kościołem, ale spełnia warunki pewne. O, odwyk jest miejscem spotkań kościoła. Tada, tak bym to nazwał. I taką platformą, dzięki której można się umawiać do spotkań kościoła, nie? Bo kościół się spotyka, czyli ludzie się spotykają, a nie jakieś dane miejsce jest kościołem. I mamy problem rozwiązany. Ja tylko proszę, abyś nie dyskryminował Tomka, bo nie możesz czuć wiatru we włosach, bo jest łysy. Oj tam.
Jego nie dyskryminuje, bo on pewnie jeździ w kasku. Przecież mówiłem, że nie jestem łysy, tylko krótko ostrzyżony tak naprawdę. On tak naprawdę czuje wiatr w brodzie, więc to są też włosy. Mhm. Dobra. A co uważacie na temat rejestracji na przykład kościoła w państwie, nie? Żeby to tak bardziej zalegalizować. Ja stosunek do państwa mniej więcej mam taki, jak ty do kościoła katolickiego, Hubert. Więc ja jestem przeciwko rejestracji czegokolwiek, gdziekolwiek w ogóle z poglądu. Powiedzmy. Ale co wynika z tej takiej anarchii? Co ci to daje, że jesteś takim anarchistą? Co mi to daje? Nic, mam masę problemów przez to. No to po co to? No po co to? No, po prostu jak widzę, że coś działa źle i jest przeciwko mnie, to nie potrafię się z tym godzić. I tyle. No, dla mnie rejestracja kościoła, powiedzmy, że nie wiem, jak by to miało wyglądać, czy powiedzmy mój kościół, tak? Jeżeli mam tu grupę ludzi, spotykam się, tak? I miałbym to w jakiś sposób zarejestrować. Bądź powiedzmy wszystkie grupy, powiedzmy w odwyk.com, tak? Które spotkały się dzięki odwyk.com, miałyby się w jakiś sposób zarejestrować. Dla mnie to jest po prostu, nie, herezja jakaś, nie mam pojęcia. Nie widzę ani powodu. No, ale można zobaczyć, jakie są plusy i minusy, nie? Mhm. Bo to chyba będzie tak lepiej, no, bo trzeba zauważyć, że plusy pewne są i nie ma co... I najważniejsze, żeby te plusy nie przysłaniały nam minusów. Oczywiście, że tak, ale wymieńmy plusy może na początek. Plus jest na pewno taki, że można brać śluby cywilne. Co jeszcze? Znaczy ślub te jak to się mówi? Kongo. Dokładnie. Ja tego bym w życiu nie powiedział. Czekaj, o co chodzi? Ślub, Tomku, powiedz jaki? Ślub konkordatowy. Dokładnie. To taki, który jest połączeniem ślubu cywilnego z kościelnym. Czyli na przykład jakiś pastor udziela ci ślubu, nie? I jednocześnie z automatu wpisuje cię w Urzędzie Stanu Cywilnego, że jesteś po ślubie. No i ślub też daje dużo plusów, nie? Teoretycznie. I ludzie głównie z tego powodu zapisują się do jakichś kościołów, żeby na przykład wziąć ślub. Albo żeby ktoś ich pochował. Co jeszcze? Co jeszcze mamy takiego? Jakie są jeszcze plusy? Można robić odpisy od podatków, nie? Czyli na przykład załóżmy, że chcesz przekazać kasę na odwyk, no to nie możesz sobie tego odliczyć od podatku, nie? Jeśli chciałbyś przekazać kasę na kościół, to jak najbardziej możesz. Wtedy robisz przelew na cele kultu religijnego i odpisujesz sobie to od podatku, nie? Co jeszcze? Czy są jeszcze jakieś plusy, chłopaki? Widzicie jeszcze jakieś? Bo mi się już pomysły kończą chyba. Mnie zadziwiłeś w ogóle, że są jakieś plusy. No nie, no wiesz, trzeba uczciwie na to spojrzeć, bo ja też jestem, nie będę ukrywał, przeciwny rejestracji kościoła w państwie, w ogóle przeciwko takim formalnym kościołowi, bo całym sercem jestem za tymi kościołami domowymi. Uważam, że to jest najlepsza wersja, najbardziej bliska oryginałowi. W dzisiejszych czasach na pewno będzie plusem też to, byłoby, że jak cię pytają z jakiegoś kościoła, no i mówisz konkretną nazwę, no to wtedy cię wszyscy rozpoznają mniej więcej, że no tutaj ten wielki, poważany kościół zarejestrowany, nie? A czy uważasz, że to jest dobre? Nie, ale dla niektórych to może mieć znaczenie. Po prostu no, ale... myślę, co mi przyszło na myśl, okej? Okay? No tak a mówię. Jak mówisz, że na przykład jesteś chrześcijaninem, nie? No to ten ktoś, no co tak naprawdę o tobie myśli? On sobie ciebie podpisuje, wiesz, taki katolik, jak mu tak powiesz, to on myśli, aha, no to jest chyba katolik, protestant. Nie? Protestant albo katolik, no. No, no okej, okay, dobra, ale wiesz co, chciałem jeszcze do tych plusów wrócić, jeśli są jeszcze jakieś, bo ja już nie przychodzi mi nic na myśl. No nam też nie, to możecie napisać w komentarzu, jeśli są jeszcze jakieś plusy. O, właśnie, może być coś. Ja powiem tak, że ja postawię sprawę bardziej tak ideowo, nie? Ogólnie. No. Prawo boskie nad prawo państwowe, no. Ja nie widzę tego, żebym... Ale te kościoły tego nie łamią akurat. Nie, no ja wiem, czy nie łamią. Dla mnie kościół, kwestia relacji z Bogiem i życia z Bogiem jest dużo ważniejsza hierarchicznie niż mój stosunek do państwa na co dzień. I nie widzę po prostu powodu. Dla mnie kościół jest czymś większym niż państwo w moim życiu. Mhm. I
kto gdzie powinien się tu rejestrować, rozumiesz? Dla tak. mnie, ja nie widzę powodu, żeby mój kościół miał się rejestrować w czymś, co jest mniejsze. Ja tak to widzę po prostu. Okej. Okay. Ja to widzę podobnie, że rejestrując się w państwie, niejako stwierdzamy, że nasz Bóg nie jest w stanie nam wszystkiego zapewnić, więc musimy jeszcze uciekać się do państwa po pomoc. Okej, okay, znalazłem kolejny plus. Cały czas tutaj myślę. Kolejnym plusem jest to, w sumie troszkę tylko podobne będzie to do tego, co ty powiedziałeś, czyli że jesteś rozpoznawalny. To jest bardzo ważne przy różnego rodzaju instytucjach. Załóżmy, że chciałbyś zrobić jakąś imprezę większą, nie? To musisz się przedstawić jako jakaś organizacja, bo nie możesz tak pójść z buta i wiesz, powiedzieć, że chcesz zrobić na przykład to jakąś imprezę większą masową i wtedy jesteś wiarygodny, nie? Łatwiej ci załatwić pewne sprawy urzędowe jako taki formalny kościół. Może minusy? Jakie są minusy poza takimi ideowymi? No to co powiedziałem. A co ja powiedziałem? Powiedziałeś, że nie będzie się, czy to obydwoje powiedzieliście, że nie będzie się kościół rejestrował w państwie, ponieważ to kościół jest większy od państwa, nie? A no to tak, nie jest tak naprawdę minus. To jest takie bardziej, wiesz, przekora. Wiesz tak, co? Kwestia idei. Nie wiem, czy do końca to nie wynika z pewnego braku wiary, że rejestrujemy się, ponieważ brak nam wiary, że Bóg nam wszystko zapewni, więc musimy się uciekać do państwa. Że no, boimy się, że nam nie będziemy mieli pieniędzy, no to weźmiemy z podatków. Boimy się, jak to co inni powiedzą, no to się zarejestrujemy, żeby mieć wszystko naraz. No i takie upraszczanie sobie życie, tylko po to, żeby nie dać możliwości Bogu się wykazać, bo się boimy, czy ma to moc, czy nie ma. Mhm. Ale wydaje mi się, że to nie jest główny powód, że ludzie dlatego rejestrują kościoły w państwie, że się boją. Bardziej mi się wydaje, że po prostu chcą, żeby to miało ręce i nogi, nie? Starają się to poukładać. Ja mogę powiedzieć, jakie ja widzę minusy. Pierwszy minus jest taki, że kościół ktoś musi zarejestrować, nie? Kościół rejestrowany na kogoś, czyli musi być kto? Lider. Jakiś odgórnie, tak? Który jest odpowiedzialny za tą całą ekipę potem. I to nie do końca może być zdrowe, nie? Bo to on jest za to odpowiedzialny, a co jeśli na przykład on będzie robił coś nie tak? Więc to już jest pierwsze jakieś zagrożenie. Drugie zagrożenie jest takie, że no wiadomo, że dzisiaj w Polsce mamy tak, że Kościół nie jest prześladowany, ale tak nie było 20 lat temu, jak łatwo sobie przypomnieć. No 30 już, nie? Praktycznie. Było tak, że Kościół był prześladowany i to dość mocno. Rejestrując się w państwie z automatu, wystawiamy się, nie? Bo nie wiem, jaka będzie sytuacja geopolityczna za następne 20 lat. No tak. To jest ryzyko, nie? Za co? Za odpis od podatku? Kolejny minus, jaki widzę, to taki, że znowu zaczyna się robić taka, wiesz, instytucja z tego, nie? Czyli, wiesz, jest jakaś organizacja taka odgórna, że musi być jakiś skarbnik, konto, gdzie się wpłaca te pieniądze. To wszystko zaczyna się robić takie bardzo formalne, nie? Jakieś papierki trzeba uzupełniać, gdzieś to tam zgłaszać, robić jakieś wykazy uczestników. No, wydaje mi się, że to nie jest za dobre, nie? Bo zupełnie inaczej wygląda na przykład sprawa nawet głupiej dziesięciny, kiedy, nie wiem, my się na przykład tutaj spotykamy w Katowicach i każdy z nas zarabia jakąś kasę. Wspólnie tą kasę sobie gdzieś tam odkładamy. Nawet nie mamy skarbnika na dzień dzisiejszy, nie mamy czegoś takiego zrobionego, tylko każdy z nas ma tą kasę i na przykład mówimy, ej, słuchajcie, jest taka i taka potrzeba, ten koleś potrzebuje to i to, albo jest taka i taka sprawa, którą trzeba załatwić. Co myślicie, żeby się na to zrzucić, nie? Z dziesięciny. No, świetny pomysł, nie zrzucamy się, pyk. To działa naturalnie, nie? Jest jakby taka, wiecie, z automatu jakby gadają starsi tam ze sobą, przedstawiają sprawę innym i pyk, i sprawa jest rozwiązana. To wszystko jest bardzo naturalne i nie wydaje mi się, że nie potrzeba do tego takich formalnych zabiegów. Dobrze powiedziane. Ja mam z państwem dość dużo, powiedzmy, nieprzyjemnych ciągle jakichś tam sytuacji z racji tego, że porwałem się na to, żeby być przedsiębiorcą. Kto prowadził firmę, ten wie, jak się rzeczy mają. Jestem przez to antypaństwowcem. Ja widzę same, znaczy to nie jest tak, nawet ja nie jestem w stanie sprecyzować minusów. Dla mnie z doświadczenia mojego wynika, że jeżeli zaczniesz z państwem, coś zarejestrujesz, gdzieś się wpiszesz, zrobisz cokolwiek, oni wcześniej czy później przyjdą do ciebie i zapukają, wiesz, żeby sprawdzić, co robi, żeby wejść ci z butami, żeby może cię opodatkować, a może za coś ukarać,
albo zrobić coś podobnego. Wcześniej czy później odbije ci się to szkawką. Jeżeli nie musisz, ja jestem po prostu totalnie, jeżeli chodzi o stosunek mojego życia do państwa, to jest w sytuacji bycia przedsiębiorcą mało możliwe, ale wszędzie, gdzie się da, ja jestem za szarą strefą totalnie, nie? Hubert, ale jeszcze wspominałeś o tym, że ludzie lubią mieć to wszystko poukładane, że miał ręce i nogi, nie? No. Ale czy to założenie nie powoduje tak po jakichś 20-40 latach tego, że te kościoły stają się takie skostniałe? Bo zobacz, że kościoły, które były opisane w Biblii, były prowadzone nie przez nikogo innego, jak przez Ducha Świętego. To nie było jakiegoś takiego wielkiego lidera, że on decyduje, że on ma taki pomysł, to idziemy tak. On ma takie, tylko tak. Tylko to było bardzo spontaniczne. Słuchaj, Sylwek, ja się całkowicie zgadzam, tylko ktoś tutaj musi bronić jeszcze tego kościoła formalnego, bo jak w którykę się spotkamy i będziemy mówić, że to jest B, ja staram się dostrzec plusy, nie? Więc plusy są takie, że są bardzo małe, praktycznie znikome i stwarzają więcej zagrożeń, moim zdaniem, niż korzyści. I tak jak powiedziałeś, Sylwku, dokładnie to jest największy problem, bo w III wieku, kiedy kościół zarejestrował w państwie, powstał kościół rzymskokatolicki i mamy to, co dzisiaj mamy, nie? Więc wiesz, uważam, że idealnym rozwiązaniem są właśnie kościoły domowe, które mogą się bardzo szybko, dynamicznie zmieniać, które się dostosowują do potrzeb ludzi, które są żywe, nie? Właśnie plusem na przykład małych jakichś oddziałów specjalnych jest ich mobilność i szybkość. Będą dużo szybsze niż jakaś wielka armia z czołgami, samolotami. Przez Stany Zjednoczone, wiesz, muszą zaplanować z wielkim wyprzedzeniem, gdzie wyślą lotniskowce, nie? Przerzucić grupę komandosów na jakiś inny teren działania, to nie jest żaden problem. Wsadzasz w helikopter czy tam w samolot, wysyłasz, zrzucasz na spadochronach i są na miejscu, nie? Więc wydaje mi się, że te kościoły domowe Boga to są takie małe oddziały szybkiego reagowania, nie? Których powinno być dużo, które powinny być w miarę gęsto porozmieszczane i które powinny działać, a nie wielka skostniała armia z generałem na czele, który, wiesz, musi to jeszcze skonsultować z prezydentem, nie? Chciałbym powiedzieć też, że jeszcze jest kwestia taka, że to człowiek lubi mieć sformalizowane pewne rzeczy, to jest prawda. Mamy taką ciągotę, to jest od dzieciństwa w człowieka jednak wkładane to wszystko, wpisywanie się, należenie do czegoś na papierku i tak dalej, że mamy do tego pęd jakiś naturalny, znaczy naturalny, wyuczony tak naprawdę. A ja uważam, że to, co Sylwek wspomniałeś, że jak cię pytają, do jakiego kościoła należysz i tak dalej, ja uważam to za atut. Ja zauważyłem, że to jest silny atut. Bo jak ktoś pyta cię rzeczywiście zainteresowaniem, jeżeli się interesuje, czym się zajmujesz, jeżeli interesuje cię naprawdę, do jakiego kościoła należysz i odpowiadasz mu, że no, jestem chrześcijaninem, spotykamy się z ludźmi, coś tam działamy i tak dalej, masz go czym zainteresować. A jeżeli rzucasz mu, że jesteś, nie wiem, zielonoświątkowcem, Świadkiem Jehowy, katolikiem, Żydem, czymkolwiek, to sam siebie wrzucasz w szufladkę i jest koniec rozmowy. Już ta osoba ma wyrobione zdanie na temat każdej z tych religii i tak dalej. Wrzuca cię do szufladki i jest sześć pieśni. A my mamy tak naprawdę, to jest naszym, moim zdaniem, atutem, że ty możesz, opowiadając, do jakiego kościoła należysz, możesz kogoś zainteresować, bo nie jesteś w żadnej szufladce. No, dobre, pretekst do rozmowy, nie? Każdy jest dobry. Tak wpadł na myśl, żebym teraz powiedział, jaki kościół? Kościół Jezusa. A ktoś, jak to Jezusa? Gdzie to leży? Nie leży, tylko stoi na dwóch nogach przed tobą. Tak. Wiesz co, jeszcze, przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć. Jeszcze widzę taki minus rejestrowania się, że to, co się dzisiaj dzieje, że porejestrowało się wiele kościołów i tworzy się wiele denominacji, które niestety zamiast iść ku wspólnej drodze, czyli naszemu zbawieniu, wzajemnej pomocy, niesieniu Ewangelii, zaczynają z sobą rywalizować, że ten kościół ma taką doktrynę, a ten taką. I to jest bardzo smutne, że pomimo tego, że te doktryny, które oni głoszą, nie są zupełnie niezbędne do zbawienia. Zauważcie, że często kłótnie o to, o kompletne pierdoły, które nie ważą na tym, czy będziemy zbawieni, czy nie. No tak. I o to zaczynamy się kłócić, zamiast zrobić współpracę. No i to, co mówiliśmy przed audycją, nie? O tej książce. Że, nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Że Jezus właśnie bardzo chce, żebyśmy byli jedno. Jak modlił się do swojego taty, to modlił się o wiele rzeczy, nie? 40 razy wspominał o swoich uczniach.
I głównie trzy razy wspomniał o tym, żebyśmy byli jednością. I na przykład na Odwyk Campie, czy gdziekolwiek byśmy nie pojechali, jeśli spotykamy, przyjeżdżają różni ludzie, nie? Z różnych denominacji, czy tam w ogóle bez żadnej denominacji, albo tacy, którzy nawet nie są jeszcze chrześcijanami, tylko chcą pogadać o tym Bogu, to spotykają się jako jedno, ponieważ ich główne zainteresowanie kręci się wokół Jezusa, nie? I nie ma nigdy tam żadnych problemów. Wszyscy normalnie rozmawiają, dyskutują, a w momencie, kiedy ktoś już stwierdza, że on wie najlepiej jak jest i że jego denominacja jest najlepsza, to on już nie staje się uczniem Jezusa, tylko staje się uczniem danej denominacji, przeciąga ludzi do tej denominacji, jest takie wielkie przeciąganie sznura, nie? Przynajmniej ja to tak nazywam. No, mój kościół jest lepszy niż twój, bo mój jest bardziej mojszy, no. Ale ja dzisiaj za dużo gadam, wy mówcie więcej. No i są takie wojny między chrześcijanami, takie może nie militarne, ale ideowe, że zamiast iść we wspólnym kierunku, każdy ciągnie sznur w swoją stronę. Kochanie, to tak nie działa. Bo tu się nagrywa z tego mikrofonu i z tego. To już teraz wiesz, tak? No. Natalka przyszła, możecie się z nią, czekajcie. Mówię. Cześć Natalka! Cześć Natalka! Cześć! Cześć, cześć! Natalia zawsze chce mi coś powiedzieć i mi wycisza mikrofon, a zapomina, że teraz się nagrywa tak, że jeszcze nagrywa się to, co jest w tle. Czyli no słychać mi się. Ja już wiem! Tak? Wiesz. Widzicie? Widzicie? I tak mam, jak ja mam to pracować? No dobra, no to chyba nic więcej tutaj mądrego nie powiem, nie? Wiesz co, mam jeszcze jedno takie spojrzenie, że tak naprawdę gdzie jest nasza ojczyzna? Jako chrześcijanina zastanów się, gdzie jest twoja ojczyzna? Gdzie ty chcesz ten kościół rejestrować? No w Biblii, według Biblii nie mamy ojczyzny. No właśnie, że według Biblii naszą ojczyzną jest Królestwo Niebieskie. Tak to nazwane. Cieszy mnie to, że wszyscy jesteśmy bezpaństwowcami, wiecie? Hooray! No chrześcijanin teoretycznie jest bezpaństwowcem, nie? On przebywa na jakimś danym terenie, ale to już nie jest jego kraj. Gospodarujemy teren, który nam dał Bóg, a nie to, że to jest nasz teren. No. No, kupi tej ziemi, na której siedzę tyłkiem, no to nie mogę powiedzieć, że to jest moje, nie? Coś mi przerwało. Mogę zacytować z Biblii, to jest list do Hebrajczyków. Tam są tam wymienieni bohaterowie Starego Testamentu, Abraham i wielu, wielu innych. I o nich wszystkich było powiedziane tak. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, pokazują, że szukają ojczyzny. I tak samo my nie powinniśmy się bardzo na tą Polską przywiązywać, czy do czegokolwiek się przywiązywać, do jakiego kraju, tylko no, patrzeć trochę dalej, gdzie wylądujemy później. No, nawet do tyku nie powinniśmy się przywiązywać. No jasne. Do niczego, nie? Tak naprawdę to wszystko jest tylko platformą do spotkań. Czy tam no, właśnie nasze państwo, czy odwyk. Właśnie, bo ludzie też potem na przykład wiele zaczęli bronić odwyku, nie? To naprawdę nie jest dużo, nie ma dużej różnicy między na przykład odwyk jako miejsce spotkań, nie? To już ludzie mogą się z tym zacząć identyfikować, nie? Już przestać być na przykład uczniami Jezusa, a być odwykowiczami. To też jest takie ryzyko. I zamiast z koszulką Maryi z koszulką Martina chodzić. Ale ci się nie śmiejcie, ponieważ w mojej narodził się pewien projekt, to od razu mogę zrobić ogłoszenie. Za niedługo na odwyku pojawią się koszulki. Koszulki, które właśnie mają na celu reklamowanie odwyku i nie tylko, i różnych fajnych hasełek w Biblii, z Biblii. W taki żartobliwy, fajny sposób. Czyli na przykład będziecie mogli sobie kupić koszulkę, która na przykład będzie taką, jeden z moich pomysłów, czarny t-shirt, u góry będzie narysowana koloratka, a poniżej będzie napisane wszyscy jesteśmy kapłanami, nie? Tak, takie mam różne pomysły, sobie spisuję jak na razie, potem pojawi się kilka różnych koszulek, które będziecie mogli sobie kupić i albo zareklamujecie odwyk, albo im nałożycie i ktoś się was zapyta, o co ci chodzi, po co masz taką koszulkę, będziecie mieli fajny pretekst do tego, żeby kogoś sprowokować do rozmowy, nie? Ale to bardziej takie koszulki, jak wiesz, jak Cejrowski nosi, że on ma tam Maryję na koszulce, to tutaj my mamy Huberta, że Hubert i tak dalej napiszemy, tutaj wyznaję Huberta. Ty, Sylwek, może nie projektuj koszulek. No, projektowanie pozostaw nam. A ten, Hubert, projektuj jak najwięcej czarnych, bo nie chodzę niczym innym. Wiesz co, będą różne do wyboru. Nie, no, taki wiesz, było wesoło, tak? Czyli w klimatach odwykowych
może być na przykład tyłek, obok wyciągnięty patyk i bez kija w tyłku, tak? No. Obok bez kija w tyłku może być coś jeszcze. No pomyślimy. Jak na razie pomysłów jest naprawdę dużo. Fajne. Ale no, to jest taki mój pomysł, który się urodził jakiś czas temu, ale zbieram pomysły, co na tych koszulkach ma być. No i je zrobię i się pojawią na odwyku. To jeszcze jak jesteśmy w temacie ogłoszeń, to niedawno pojawiła się, no jak tego słuchacie, to może już dawniej będzie, pojawiła się taka mapka pod adresem mapka.tk i to jest mapka, na której można się odznaczyć i pokazać swoje położenie na mapie Polski. I mapka służy do tego, aby spotykać się z innymi osobami, które też słuchają odwyku lub też chcą pogadać o Bogu. Więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam dwa odcinki wcześniej. Odcinek pod tytułem I stała się mapka. Nie, dwa odcinki. Aha, bo jeszcze wywiad, no. Okay. Tak jest. I tam to będzie wszystko dostępne. Informacje bardzo dokładne, jak co zrobić. Także zapraszamy się zaznaczyć na mapce. No i w ogóle ja się pytam, gdzie są Katowice? Czemu jest tak mało osób z Katowic? Tutaj zachęcam. Ja czekałem na tą mapkę, a jeszcze się nie wpisałem. Wpisałeś się? Nie, tam chyba Dorka jest wpisana. Czy ja jestem z tym złym nickiem wpisany? Jesteś łysy, jest okej. Okay. A, jestem łysy. A tutaj jeszcze krótka wstawka, którą dograłem tuż przed wrzuceniem tej audycji. Powstała druga mapka, którą zaprojektował Ondri. Link do mapki jest dość długi. Podam go w pierwszym komentarzu pod audycją. No chyba, że ktoś potrafi przepisać długi adres ze słuchu, no to proszę słuchaj. Mapa Ondri przez dwa i na końcu onydry i kylos.pl. Mapa Ondri kylos.pl. Okej, okay, więc mamy zdrową konkurencję i to do was będzie należało, która mapa się przyjmie. Wiemy, że słucha nas bardzo dużo osób, więc proszę poświęć kilka minut swojego czasu. No i zaloguj się na tej mapce. Jest to możliwe za pomocą jednego kliknięcia, o ile wcześniej jesteś zalogowany na odwyku. A jak nie wiesz, jak to zrobić, no to jak poprzednio zapraszam dwa odcinki wcześniej do odcinku pod tytułem I stała się mapka. A następnie koniecznie napisz komentarz, która mapa podoba ci się najbardziej z tych dwóch. Ale to ma się podobać nie dlatego, że jedna wystartowała wcześniej niż druga, czy ta popularna jest już, a tamta jeszcze nie, tylko po prostu powiedz, która ci bardziej odpowiada. Zarówno Andrzej, który się podpisuje pod nickiem Ant91, czyli twórca mapka.tk, jak i Ondri, autor tej drugiej mapki, wykonali ogrom pracy, więc jeśli tylko temat Boga nie jest ci obojętny i interesuje cię bardziej niż zeszłoroczny śnieg, no to nie ma na co czekać, tylko trzeba się zalogować i napisać komentarz. Aha, dodam jeszcze, że dostaliśmy od was maile, że dzięki mapka.tk doszły do skutku co najmniej dwa spotkania z nowymi osobami, które chciały porozmawiać sobie o Bogu, ale do tej pory nie znaleźli ludzi na tyle otwartych, którzy by chcieli o tym luźno porozmawiać, tak po ludzku. Te spotkania odbyły się, już patrzę, w Krakowie i we Wrocławiu. A jeśli są jeszcze jakieś miasta, w których odbyły się spotkania dzięki mapce.tk albo tej nowej mapce Ondriego, to piszcie do nas maile. Adresy do nas znajdziecie w opisie tego odcinka. Pamiętajcie, że to dopiero początek rozwoju tych mapek, więc będzie nas znacznie więcej, mam nadzieję. Więc proszę cię bardzo, dołóż swoją cegiełkę do pracy chłopaków. To tyle. A co jeszcze? Z ogłoszeń, już jesteśmy przy ogłoszeniach. Odwyk Camp. Mamy już misję Odwyk Campu tegorocznego. A wczoraj powrzucałem zdjęcia, znaczy jak usłuchacie, to już nie wczoraj. Są już zdjęcia, jest dokładna lokalizacja z Google Maps. Tutaj osoba, która to organizuje, powiedziała, że termin będzie ustalany pod was, więc piszcie propozycje terminów na forum, żeby potem po prostu, żebyście nie byli zaskoczeni. Napiszcie, kiedy macie czas i ten termin, który będzie odpowiadał największej ilości osób, zostanie wybrany najprawdopodobniej. Gdzie to będzie? W centralnej Polsce. Wszystko jest na forum. Super. Chyba na środku Polski tak idealnie, więc wszyscy tym razem będą mieli mniej więcej taką samą odległość do pokonania. Bo do tej pory jeździliśmy z krańca na krańc, jeszcze nam został zachód. Więc jeszcze musimy zaliczyć zachód i już będą wszystkie kierunki świata. Nie? No.
No. Dobra, panowie, to został ostatni temat, który sobie przygotowaliśmy na dzisiaj. Fajnie, szybko, sprawnie nam to idzie, ale teraz już chciałbym, żebyście wy więcej mówili, bo ja już się nagadałem. No czemu mądrze gadasz? No, ale ja mam swój odcinek, a to jest wasz. Co ma robić dobry lider i czemu ma i czego ma nie robić? Taki mamy temat tutaj zapisany. No i tutaj zamieniam się w słuch. Przechodzę na odsłuch i słucham was. Jasne. Więc na początku należałoby wrócić do tego, o czym mówiliśmy, zaznaczyć to, o czym mówiliśmy w jednej z pierwszych audycji, może w pierwszej, że lider, lidera nie da się, prawdziwego lidera nie da się wyznaczyć, czyli prawdziwy lider przychodzi naturalnie spośród grup i wcześniej czy później do tego dochodzi, że pewna osoba staje się tak jakby prowadząca, staje się tą osobą, do której wszyscy zaczynają się w jakiś sposób zwracać, o którą się to troszeczkę zawsze opiera. Więc chciałbym tylko przypomnieć, że wybranie lidera w jakiś taki sposób sztuczny, że ej, słuchajcie, dobra, to kto jest prezesem, może ty, jest bez sensu. To jest chyba bardziej niż pewne. I chciałbym, żeby to było jasne. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. A jaki powinien być już ten lider? Jeżeli już zostaniemy tym liderem, jeżeli się okaże, że to jeden z nas, że to ja, tak? No trzeba pamiętać, że jest pewna presja taka, nie? Że ludzie na ciebie patrzą. Czyli chcesz czy nie chcesz, moim zdaniem, jeżeli chodzi o cechy takie osobiste, to trzeba świecić przykładem. Co myślisz, Sylwek? Wiesz co, zgodzę się z tym, że liderem nie jest ten, który ma formalnie władzę, tylko ten, kogo słuchają ludzie, prawda? Tak samo jak ksiądz w kościele katolickim. Czy on ma formalnie władzę? No nie, ale jego ludzie słuchają i on jest tym liderem, bo ludzi kogoś prowadzi, dokądś prowadzi. I tak samo, no, ja powiem dalej, że bardzo dużo osób jest liderem, chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy. Nawet my jesteśmy liderami, bo ludzie nas słuchają i czasem coś możemy im podsunąć, co im pomoże w życiu. No ale tutaj teraz jest troszeczkę taki, troszeczkę wkradła się chyba do twojej logiki, Sylku, taka błędna myśl, bo ksiądz jak najbardziej ma władzę w kościele i to on decyduje. I nie jest liderem. I nie, może nawet nie musi być liderem, tak? Czyli ludzie nie muszą go szanować, to jest najlepsze, najlepiej widać to na wsi, gdzie ludzie wiedzą o tym, że ksiądz ma władzę, bo ma bardzo dużą, ale nie ma takiej władzy formalnej, że na przykład nikt go nie wybrał i tak dalej, on skądś tam przyszedł, no i... No właśnie został wybrany, nie, on jest został wybrany. Wysłany. Dokładnie. Wysłany, ale nie przez ludzi, o, no, no to tak. Czyli nie jest naturalnym liderem. Tak jest. No, no może ty tak, powiedziałeś, tak, że on nie jest liderem, nie, on właśnie okay. Jest, tylko że takim narzuconym odgórnie. No, bo na przykład spróbuj na wsi nie pójść w niedzielę do kościoła albo sprzeciwić się temu, co mówi ksiądz, nie? Jak ej, ksiądz chłopcze, nawet... To ja jestem ze wsi, nie ty, więc wiesz. No dobra, ale nawet jak ksiądz jest podejrzewany tam o tą słynną w Polsce jakże pedofilię, nie? Albo która jest tak naprawdę rozdmuchana, ale okej, załóżmy, bo to jest dobry przykład, nie? I ksiądz jest podejrzewany o pedofilię, tam dziecko na przykład mówi, że ksiądz robi mu krzywdę, a ksiądz ambony jeszcze obiedzie rodzinę, że go obgadują i coś tam, to przeważnie ta rodzina, która się wychyliła, zaczęła nagłaśniać sprawę, ma problemy w tym środowisku. Niestety to środowisko stanie po stronie księdza, co bardzo często widać, nie? Na wsiach, a nie po stronie pokrzywdzonej rodziny. No. Dobra, nie o to chodziło, więc może wróćmy do tematu. No ale takie problemy istnieją, nie? Więc warto o tym powiedzieć, że no jednak Kościół katolicki w Polsce ma przeogromną władzę, pomimo tego, że ją traci, to w miastach ją stracił praktycznie całkiem, w miastach mało mogą, ale na wsiach no, dalej są ważniejsi nawet od wiesz, starosty czy tam kogoś, bo starosta się zmienia co ileś lat, a proboszcz nie. Tak jest. No tak, no bo ludzie ich słuchają i to jest taki obszar, w którym... Obowiązuje taki większy zamordyzm. Jeszcze jedno, nie można zapominać o wojsku, tak? O moherowych beretach. Szczególnie najgroźniejszą pozycją jest snajper okienny, zafirankowy. Wiesz, to nie są przelewki, on jest dobrze zamaskowany i łupie cały czas swoimi oczami, co robią sąsiedzi.
Hubert, zejdź z nich, zejdź. To się nazywa, Hubert, ty masz jakąś błędną nazwę, to się nazywa poduszkowiec. Kładzie sobie poduszeczkę na parapecie, żeby łokcie nie bolały. Poduszkowca nie słyszałem. Poduszkowiec u nas się tak to mówi. Co jeszcze do lidera? Lider powinien wyszukiwać inne osoby, które się angażują. Że bycie liderem to nie jest tak, że zagarniamy sobie całą władzę, no bo wtedy będziemy tylko indywidualistami, a wszyscy inni są, dopóki my jesteśmy. A jak my odejdziemy, to już nie będzie niczego. Lider powinien pracować tak, żeby inni natychmiast chcieli robić to samo, co on. Żeby on nie czuł się niezastąpiony, a wszyscy inni mogli mu pomóc, mogli go odciążyć. Co o tym sądzicie? No to są takie organizacyjne może nawet trochę kwestie, ale masz rację. W szczególności nie powinien lider zastępować Ducha Świętego w kościołach. O. Moim zdaniem właśnie ważną cechą jest pokora, żeby lider mimo wszystko pamiętał, że mimo... Coś przerwało. Co pamiętał? Żeby lider pamiętał, że jest równy, tak naprawdę równy we wszystkim pozostałym. Nie ma monopolu na naprawdę, a nie jest nieomylny i tak dalej. Czyli jakby to trywialnie nie zabrzmiało, to musi mieć dużo pokory. Nawet jest powiedziane w Biblii, że jeśli chcesz być wielki, nie? Wśród braci, to musisz się uniżyć. Tak. Że musisz im służyć, nie? Że w ten sposób, kiedy się uniżasz i im służysz, wtedy tak naprawdę oni to dostrzegają i stajesz się w ich oczach wielki, nie? Tak to działa, to jest takie naturalne. No, to chyba nawet ale to właśnie, właśnie dobrą cechą lidera jest dobry i zły lider. Zły lider to jest taki, który mówi, chodźcie za mną, nie? Kiedy lider się wykruszy, to ludzie się rozpraszają i nie wiedzą, co dalej mają robić. A poza tym nie oszukujmy się, na ludziach prędzej czy później nawet najlepszych się zawiedziesz, nie? Każdy popełnia błędy i to jest naturalna ludzka rzecz, że ludzie popełniają błędy. Jeżeli opierasz się na kimś, to prędzej czy później zawiedziesz się też na liderze, bo on popełni jakiś błąd, nie? A ty poczujesz się urażony i przestaniesz w niego wierzyć, w związku z tym przestaniesz też za nim iść, nie? I koniec, rozsypało się. Dobry lider w takim razie to nie jest taki, który mówi chodźcie za mną, tylko mówi tam jest cel, nie? Idziemy tam. Nawet jeżeli gdzieś po drodze ktoś w peletonie go wyprzedzi, pojawi się nowy lider, który dalej dąży do tego samego celu, albo nawet jeśli ten lider stary odpadnie, to i tak ludzie dalej idą w tym kierunku, bo idea przetrwa wiecznie, nie? Wiecie, idea zostaje, nie? Ludzie odchodzą, a idea pozostaje. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby wskazywać cel, a nie mówić chodź za mną, nie? No. Mm-hmm. Czyli mówiąc krótko, lider powinien pamiętać, że ojciec kościoła jest tylko jeden. Dokładnie, że wszyscy są równi, a głowa jest jedna, czyli Jezus. Głowa, nie? Jest jedna, tak. No. No to żeśmy wyidealizowali bardzo tego lidera, ale prawda jest taka, no nikt nie jest idealny, ale trzeba dążyć do tego, żeby jeżeli już się tym liderem stanie, to żeby być jak najlepszym w tym, dlatego że jest... A wsadzę kij, pewna... co powiecie na to, że to nie jest wina liderów, tylko ludzi? To znaczy? Jaka wina? No na przykład, okej, już tłumaczę, że na przykład ludzie zaczynają traktować w wyjątkowy sposób pewne osoby, zachowują się w stosunku do nich inaczej niż w stosunku do innych osób. I to nie jest wina lidera, bo lider może być nawet w porządku i on nie chce się wywyższać, tylko ludzie go zaczynają traktować w inny sposób, nie? Załóżmy, że przyjeżdża na odwyk camp, nie wiem, Martin, nie? I jest jeden pokój z łóżkiem. I teraz masz dwie osoby, jakiegoś całkowicie nieznanego gościa, który przyjechał pierwszy raz i Martina Lechowicza. I jesteś gospodarzem odwyk campu i masz łóżko do dyspozycji. To komu dałbyś łóżko? Istnieje duża szansa, że naturalnie wyskoczy się z propozycją dla Martina. Tak, tak jest. No i to tak, jest złe. Ta natura. Jest to jest właśnie złe, nie? I z tym trzeba walczyć, więc moim zdaniem to nie jest wina liderów, to jest wina ludzi, nie? Bo to nie jest w tym momencie wina Martina, że ktoś mu powiedział, ej, bo nawet może nie znać sytuacji, nie? Nie wiedzieć o tym, tak, że jest łóżko. Tylko ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, mamy wyro dla ciebie, nie? No i on się cieszy, mam łóżko, fajnie, nie? Przyjechałem łóżko. A ktoś nowy śpi na podłodze, nie?
Powiedziałbym więcej, że Martin powinien spać na podłodze, a ten nowy powinien spać na łóżku. Nie? Kiedyś poznałem takich ludzi, którzy robili takie wyjazdy nauki języka angielskiego. Notabene na takim wyjeździe między innymi nawrócił się Martin. I ci ludzie nowi spali w super warunkach, nie? W genialnych pokojach, a Amerykanie, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski, wydawali na to kupę pieniędzy. Spali w pokojach z grzybem, nie? I wiesz, i tam ci ludzie nawet nie mieli tego, o tym pojęcia, nie? I tak powinno być właśnie, że dla nowych, dla tych ludzi, którzy szukają Boga, powinieneś, wiesz, robić jak najwięcej, a liderzy powinni się uniżać, a potem staną wywyższeni też, nie z automatu, ale tak powinno być, że to tak naprawdę jest wina ludzi, że traktują tych, co działają w wyjątkowy sposób, a nie do końca tak powinno być, no. Już nie będę się powtarzał. No, ja widzę, ten problem dostrzegam. Nie da się tego uszczec, ale rzeczywiście to są... Nie mów do mnie z boku. Rzeczywiście taka jest ludzka natura. No, są pewne rzeczy, które z człowieka wychodzą i nie da się ich uniknąć. No, czasami mogą być powodem sporów czy jakichś tam powiedzmy niejasności, ale to jest prawda. To jest w ludzkiej naturze. Trzeba starać się tego wystrzegać. Ale jest w pewnym stopniu nieuniknione. No, tutaj podam przykład Martina, nie? Bo to jest akurat osoba, którą znamy z owych kampów. Ludzie mogą się jakoś czuć, ale tak samo będzie z pastorem, księdzem czy kimś innym, nie? Kimś takim, wiecie, na stanowisku, kimś wyjątkowym, właśnie takim liderem. I tak samo bardzo często, wiesz, jeśli jest pastor, nie? No to przecież dasz krzesło pastorowi, a jeśli jest jedno, a nie osobie nowej, która przyszła dopiero co do kościoła, niech ona stoi, nie? Wiecie, to jak się zachowujecie w stosunku do liderów, to tak naprawdę jest wasza wina, nie lidera, bo lider czasami może sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, nie? Mądry lider powinien to dostrzec i zareagować w porę, ale czasami po prostu nie będzie umiał, bo to jest tylko człowiek, więc też dużo to zależy od was, jak go traktujecie. No i to tyle chyba, bo co tu więcej mówić. Też w trakcie dyskusji czasem jest tak, że jest jakieś nieformalne zgromadzenie, jakieś spotkanie towarzyskie, no i na tym spotkaniu jest ten lider, tak? Ktoś, kto jest uważany za lidera, ktoś, kto robi trochę więcej, angażuje się. No i ten lider mimowolnie, jego głos jest bardziej poważany, że jak tam jest cisza, no to on też z własnej woli zwykle tą ciszę przerywa, no bo co tak, żebyśmy siedzieli po cichu. Ale ludzie takiego bardziej słuchają, że jest taki, o, jak lider powie, to tak, to lepsze jest, niż jak powie taki przeciętny człowiek. To też nie jest fajne. Właśnie mi przyszło do głowy takie pytanie, czy powiedzmy, jeżeli jest sytuacja jakaś sporna, dyskusyjna. No mieliśmy takich dużo naprawdę super dyskusji na odwyk kampach, kiedy ktoś ma inne widzenie tam czegoś i w inny sposób, powiedzmy, dajmy na to jakiś fragment Biblii czy rzecz dotycząca jakiegoś prawa i tak dalej. No i są różne zdania na ten temat. To jest naturalne, fajne. Czy lider ma prawo, waszym zdaniem, być jakąś formą sędziego? Rozstrzygać o czymś takim? Zależy lider czego? No powiedzmy, no jesteśmy jakąś grupą. Naturalnie wyłania się ktoś, kto jednak to prowadzi i tak dalej, który staje się, powiedzmy, naturalnym liderem. Nawet na takim odwyk kampie mieliśmy tego przykłady i dochodzi do sytuacji sportowej, czy lider powinien być trochę sędzią, czy nie. Bo ja uważam, że nie, w żadnym wypadku. Też uważam, że nie, ale trochę mi brakło konkretów, znaczy na takim odwyk kempie to ja nie wiem, co on by miał rozstrzygać. Nie, no, kto się pierwszy chrzci, czy co? Mieliśmy że taką dyskusję na temat wielu żon, bądź no, na temat takie biblijne, które są, akurat to dotyczyły prawa, na temat zdrady, co tą zdradą jest, co nie jest, wielożeństwo. Były takie różne tematy naprawdę na tym letnim odwyk kampie, gdzie było dużo dyskusji, gdzie naprawdę ludzie mieli różne zdania na pewien temat, nie? No jasne, wydaje mi się, że takim sędzią powinna być Biblia, nie? Właśnie. I to chyba... To jest takie nasze lustro, w którym powinniśmy sprawdzać to, co ktoś mówi. Chodzi o to właśnie, żeby będąc liderem nie wpadać w taką pułapkę, że mamy tą odpowiedzialność też za rozstrzyganie takich rzeczy, czy takich dyskusji, bo nie mamy. Nie mamy ani obowiązku jako lider,
ani takiej powinności. Nasz głos jest równy z każdym innym. No, każdy z nas czyta Biblię, każdy z nas poznaje Boga, każdy ma swoje zdanie, ale nie czyni nas to, że ludzie zwracają się w naszą stronę, moim zdaniem w żaden sposób nie czyni z nas w żaden sposób sędziego. No pewnie i też trzeba myśleć, co by zrobił Jezus, nie? Czy Jezus był taki szybki w osądzaniu? No wiesz, Jezusa akurat gdybym ja był w grupie i siedział obok Jezusa i on powiedział, że jest tak, to po prostu bym mu uwierzył i uważam, że mógłby rozstrzygać i mówić, słuchajcie, wszyscy mylicie się, jest akurat odwrotnie i ja bym mu uwierzył. No. Ale wydaje mi się, że Jezus też rozmawiał z uczniami na podstawie Starego Testamentu. Zresztą tak też widać w Biblii, nie? Że on się posługiwał Pismem, a nie mówił tak samo od siebie, nie? Że przeważnie mówił, a nie znacie tego fragmentu ze Starego Testamentu? Przecież tam jest tak napisane, więc o co wam chodzi, nie? Czemu tutaj mi tutaj podskakujecie? No, tak, ale on właśnie im mówił często, tak jakby mówił, że dawał im do zrozumienia, że czegoś nie tylko nie pamiętają, ale że coś źle rozumieli, nie? Więc mówi, tam jest napisane to i to. On był w pewnym sensie, mówił jasno, jest tak i tak. A ty jako lider nie możesz powiedzieć na pewno, że to i to jest, jak jest tak napisane. No są rzeczy jasne i oczywiste, oczywiście, nie? Ale są rzeczy takie, o których można podyskutować i nie możesz jako lider powiedzieć, tam jest na pewno chodzi tylko i wyłącznie o to i koniec, kropka, nie? Powiedziałem... No dobrze. Nie możesz, bo wtedy stworzysz doktrynę, nie? Czyli ta grupa myśli w ten sposób, nie? To jest doktryna. No, ale gdyby to powiedział Jezus, ja po prostu przyjąłbym to i tyle. A co sądzicie, czy lider nie powinien się czasem przymknąć, wyciszyć, odejść? No właśnie próbuję, ale mi nie wychodzi. Na przykład na takim odwyk kampie, jak jest jakaś taka kwestia, gadamy o czymś i no są jakieś takie zdania podzielone, nie? Że ktoś się sądzi tak, ktoś tą Biblię inaczej interpretuje. No i wtedy było takie wyczekiwanie, mówię o letnim odwykampie, że takie spojrzenie na Martina. A co powie Martin, nie? No i czasem chyba najlepiej jest to, jak on nic nie powie. Że zostawi ludziom możliwość dyskusji. Że nie to, że jego głos jest decydujący, bo tak nie powinno być. I tak nie jest oczywiście. No i tak nie było w sumie, bo Martin nieraz mówił swoje zdanie na ten czy na tamten temat, ale nie wyrywał się z tym, żeby być na przykład rozstrzygać o czymś, rzucał swoje zdanie i tyle. Tak, no i fajnie, bo osoby z nim dyskutowały i się nie zgadzały. My dyskutowaliśmy i mieliśmy też swoje zdania na pewne tematy. No właśnie, bo odwykam różni się tym, że tutaj wszyscy jesteśmy równi, nie? Może pewne osoby są bardziej znane, dlatego można je tutaj przywołać na tapetę, ale nie ma jakiegoś, wiesz, nie ma doktryny, nie? Właśnie to jest to i dlatego to jest naturalne, nie ma żadnej pewnej rzeczy. Wszystko można poddać w wątpliwość i można o tym porozmawiać, nie? Więc no to jest ta przede wszystkim największa różnica między odwykampami a kościołami formalnymi, że tutaj robimy burzę mózgów tak zwaną, gdzie wymieniamy się, ktoś rzuca coś na tapetę, a inni to weryfikują, nie? Nawet najgłupszy pomysł może być rzucony na tapetę. Nikt nie ma nic przeciwko. To jest fajne. I co chciałbym jeszcze dodać, bo odnośnie pierwszego tematu, który poruszyliśmy, uważam, że odwyk camp jest kościołem. Ja też uważam, że odwyk camp. To chciałbym dodać i zaznaczyć, że dla mnie to jest kościół. No to chłopaki, to wydaje mi się, że możemy powolutku zbierać się do końca. No to zapraszamy. Wiesz co? Ja chciałem mam pytanie. No. Okay, bo no teraz trochę więcej działam na odwyku i też staram się zachęcać innych, żeby działali. I nagrałem odcinek o mapce niedawno i zaprosiłem inne osoby do współpracy. Podałem swojego maila, że jak ktoś chce pomóc, to żeby mi napisał maila. Odzew był mało imponujący, no dokładnie zerowy. Znaczy, może zbyt powiedziałem tak, jakby to powiedzieć, zbyt formalnie, że jeśli chcesz pomóc przy projektach, coś tam, to napisz, nie? A chodziło mi o takie rzeczy jak prowadzenie facebookowego profilu odwyku, żeby tam się coś regularnie ukazywało, żeby ktoś się wziął za YouTube'a, wycinał fragmenty odcinków albo całe odcinki wrzucał na YouTube'a, żeby ten odwyk był też dostępny na YouTube. No i takie rzeczy, które w sumie na początek nie wymagają tak bardzo dużo pracy, czyli żeby ktoś zajął się czymś konkretnym. I jak jako osoba, która trochę więcej działa, jak zachęcić innych, żeby też działali z tobą? Pokazać im cel.
Czyli na przykład teraz pokazałem, że jest konkretnie to i to, nie? No, bo bo po co zrobiłeś przedtem? Przedtem powiedziałeś, są projekty, nie? Napiszcie do mnie i ja wam pokażę, co należy zrobić, nie? Czyli chodźcie za mną, powiedziałeś. A powinieneś powiedzieć, słuchajcie, warto by było reklamować Odwyk, dlatego że ludzie dzięki Odwykowi się nawracają. I to było świetnie widać na Odwykampie. Zawsze na Odwykampach opowiadamy sobie historię, nie? Jak się tutaj znaleźliśmy, takie w potocznym slangu chrześcijańskim świadectwo. I przeważnie historia zaczyna się tak, zacząłem słuchać Odwyku i, nie? Coś tak. tam. Więc to jest dobre i wielu osobom pomogło, ponieważ widać to po owocach. Więc skoro wiemy, że to jest dobre, bo po owocach widać, że jest dobre, no to może warto byłoby się tym podzielić z innymi, więc warto byłoby to reklamować dalej. I na przykład będziemy robić koszulki, będziemy robić kanał na YouTube, z którego wiadomo, że wejdzie więcej ludzi niż... jeśli tego nie będziemy reklamować nigdzie, nie? Nawiasem mówiąc, około połowa osób, które podpisywały się w komentarzach pod pewnym odcinkiem Odwyku, mówiły, że tu przyszły z YouTube'a, więc... Tak, z piosenek jakiś tak dalej, więc poza tym, że no bo wiadomo, z twórczości jeszcze jakiejś tam innej, nie? Która zachęca do poszukiwań, ale wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba to reklamować, czyli pokazać ludziom cel, po co chcemy, żebyś dołączył do naszych projektów, bo może umiesz zrobić fajną koszulkę, może będziesz umiał fajnie i w interesujący sposób zachęcać ludzi na Facebooku. Nie wiemy, nie? Ty wiesz, jakie masz talenty, po prostu napisz do Sylwka i Sylwiek powie ci, co jest jeszcze do zrobienia, co można zrobić, a ty wiesz, po co możesz to zrobić, nie? No i tyle. Tak. Czy to umiesz obsługać komputer, internet, czy coś przeczytać, czy coś sprawdzić, czy nie ma jakichś literówek? Naprawdę, jeśli cokolwiek umiesz, najlepiej, żebyś żył, to napisz do mnie. Najlepiej, żebyś żył, ale co, mam być martwy? No jak ktoś jest martwy, to chyba nie pomoże zbytnio już. Dobrze, to ja się, bo zastanawiałem się ostatnio nad tym, że nawet nie mam mojego maila na Odwyku, więc teraz w komentarzu wrzucę swój adres e-mail. Gdy ktoś miał ochotę napisać, to bardzo chętnie odpiszę. No to możemy zrobić tak od tej pory, że pod każdym odcinkiem w opisie odcinka będą wasze maile. O. O, no właśnie. No i tyle. I będziecie bo Odwyk to jest coś fajnego, coś, co naprawdę potrafi życie wielu osób zmienić na coś lepszego. Coś, co potrafi pozwolić ci spojrzeć inaczej na temat Boga. A temat Boga, jeśli on istnieje, jeśli uznasz, że on istnieje, no to nie ukrywam, że to będzie najważniejszy temat w twoim życiu. Nie da się inaczej. Więc jeśli uważasz, że ten Odwyk coś ci pomógł i chcesz pomóc innym, no to chodź z nami. Damy radę. No to dobra, żebyśmy nie zanudzili ludzi organizacyjnymi sprawami, to chyba już koniec ogłoszeń parafialnych. Tak. No i co? Widzimy się, nie widzimy, tylko słyszymy się za 2 tygodnie. No i chyba tyle. Możemy się poznać, nie? Aha, jeszcze powiem, że bo mówiłem w pewnym odcinku, że mnie Hubert ochrzcił. W wywiadzie mówiłem, że mnie Tomek ochrzcił, jakiś Tomek, nie wiedziałem, o którego mi chodzi. Sprostuję to wszystko. Ochrzcił mnie Jarek na odwykampie. Okej. Okay. Cokolwiek to koło obchodzi, ale jest okej. Okay. Dobra, no i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Aha, może jakiś kawał powiem jeszcze. To opowiedz Sylwku kawał, bo psujesz mi tutaj zakończenie. Ile się rozmowa rzekać? Głosujcie, czy chcecie kawał. No chcemy, mów. Dobra. A ja też znam. To dawaj pierwszy. Dobra, tam Hubert wybierzesz coś. Przypomnę mi się stary kawał, ale ostatnio sprzedaję go, jak był nowy. Słuchajcie, siedzi facet, ja będę chyba tylko o barmanach opowiadał. Siedzi facet w barze. A on tylko i barman, nie? I nagle do baru wskakuje żaba, nie? Skakuje, skacze sobie na to krzesełko przy barze i nagle odzywa się, mówi, no, proszę browarka i hamburgera. Zjada hamburgera, wypija browarka i wychodzi, nie? Klient taki zdziwiony patrzy, kurde, co jest? Mówi do barmana, stary, co to było? Żaba gada, je hamburgery, pije piwo. Barman mówi, a przychodzi tu zawsze jakoś tak po 15. No ale stary, no, nienormalny jesteś, przecież ona... A mówi, jakoś się przyzwyczaiłem, na początku się dziwiłem, a teraz jakoś się do niej przyzwyczaiłem.
No facet nie może tego darować, dzwoni do kolegi, który jest dyrektorem cyrku, mówi stary, mówi taka akcja, no nie uwierzysz, przyjeżdżaj. No i siedzą sobie we dwóch w barze, zaraz po 15, jak wskakuje żaba, dzień dobry, hamburgerek, browarek, fajeczek w zęby, nie, znaczy w zęby, no w gębę. Ten podlatuje dyrektor cyrku, mówi, Żabko, może chciałabyś u mnie pracować? Ona mówi, a niby gdzie? No w cyrku. Żaba mówi, cyrk to taki z materiału, taki domek szmaciany? No tak. I taki metalowe stelaże ma? Dyrektor cyrku mówi, no tak. A żaba mówi, to nie rozumiem, na cholerę ci murarz. Dobra. Tak. No dobra, dawaj kawał. Chodnikiem biegnie przerażona kobieta, a za nią groźnie sapiąc wielki mężczyzna. W końcu ona nie ma już sił, staje, odwraca się do niego i krzyczy: poddaję się, niech mnie pan gwałci, ale niech mnie pan tylko nie zabija. A facet na to: gwałci pani sama, jeśli spieszę na pociąg. Dobra, chłopaki, kończymy już, dobra? Tak, tak. To Hubert, pożegnaj się ładnie z słuchaczami. Ja już się żegnałem. Ja się też. Ty się żegnałeś 3 razy. Dobra, żegnam. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dzięki, piszcie komentarze, cześć. Cześć. Zaraz zrobię mikrofonu test. Pierwszy zadzwoni Krzyszman. Ja zaraz po nim, ja sam. Czytam, że bardzo ważną sprawę mam, to było jakoś tak, nie pamiętam. Odwyk, odwyk, odwyk.com. Myśmy z Walskim kiedyś wymyślili. Odwyk, odwyk, odwyk.com. Chodź i posłuchaj! Odwyk, odwyk, odwyk.com. Strasznie jest monotematyczny ten refren. Odwyk, 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 kom. Tylko przez jedno o, bez tego o na początku.